Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o Tomaszu Sakiewiczu, który za kilka dni, 31 grudnia, skończy 56 lat. Jest to taki główny propagandista PiS Kaczyńskiego, człowiek, który po prostu zrobił z PiSu swoją osobistą skarbonkę. To jest Tomasz Sakiewicz, relacja Tomasza Sakiewicza i PiSu jest mniej więcej taka jak ojca Tadeusza Rydzyka, pseudonim Ojciec i Kościoła. Po prostu Kaczyński jest dla Sakiewicza papieżem, a Sakiewicz jest kapłanem tego kultu. On pozuje na kryształowego patriotę, pogromcę patologii w życiu publicznym, obrońcę interesu Polski. On wszystkie te swoje cechy podkreśla na każdym kroku. Już kiedyś Margaret Thatcher, wieloletnia brytyjska premier, zauważyła, że jeżeli z bycia uczciwością jest jak z byciem damą, jeżeli musisz podkreślać, że jesteś uczciwy, to znaczy, że taki nie jesteś. Ona też to samo mówiła o byciu wpływowym. Jeżeli chodzisz i opowiadasz, że jesteś wpływowy, kim to ty nie jesteś, to znaczy, że nie jesteś. Popatrzcie państwo, słynny przykład z 10 października 2010 roku, kiedy Jarosław Kaczyński musiał tłumaczyć jakiemuś policjantowi, że jest wiceprezydentem do spraw bezpieczeństwa. Dosłownie użył takich słów. Sakiewicz na wydawaniu gazet jest największym udziałowcem niezależnego wydawnictwa polskiego, wydającego tygodnik Gazeta Polska, dorobił się milionów złotych. I wcale to się nie stało dzięki przychylności czytelników, ale dzięki zyskom z reklam spółek Skarbu Państwa, które mimo dramatycznie słabej sprzedaży tych jego tytułów, tam bodajże Gazeta Polska ma coś koło 19 tysięcy złotych, otrzymała miliony. No to jest takie bezwstydne dojenie nas wszystkich podatników. Niemal standardową obelgą wobec dziennikarzy, którzy konkurują z nim i z jego pismami, szczególnie jeżeli są na przykład aspirują do tego samego elektoratu, jest wyzywanie ich od rosyjskich agentów powiązanych z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tymczasem, drodzy Państwo, tu polecę po raz kolejny, jak chcecie dowiedzieć się czegoś o środowisku Gazety Polskiej i Tomaszu Sakiewiczu, to musicie przeczytać książkę Leszka Misiaka, Prawicowy Cici, czyli Blef czwartej RP. To wyszło już ładnych kilka lat temu. Leszek Misiak, wieloletni dziennikarz Gazety Polskiej, opisał niejasne kontakty Sakiewicza z oficerami właśnie wojskowych służb informacyjnych. I to jest o tyle zabawne, że Sakiewicz czynił z oficerów WSI taki straszak i robił to na zasadzie takiego cynicznego mówienia, że z WSI jest takie super złe. A WSI było normalną służbą niepodległej Polski. No oczywiście miało wynaturzenie, tak jak wszystkie te służby, ale ani specjalnie większe, ani specjalnie mniejsze. Byli natomiast rzeczywiście straszną bronią. Natomiast ja to zawsze mówiłem a propos likwidacji WSI, to że zamiast psa tresować, to po prostu wyprowadzili za drzwi i zastrzelili. Co takie... No w każdym razie, drodzy Państwo, Sakiewicz teraz, to dlaczego się nim zajmujemy, zabrał się za, co jak przewidywaliśmy, za zbieranie... Ty, Janek, przewidziałeś, jak będzie scenariusz, mówiłeś. Tak, ja mówiłem. Tak mówiłem na tym kanale, można gdzieś tam znaleźć, poszukać. I drodzy Państwo, chodzi o to, że on ogłosił, że będzie po prostu zbierał wobec kryzysowej sytuacji TVP. On musi dać zatrudnienie tym wszystkim dziennikarzom walczącym o prawdę. I ja tu polecam tą książkę, bo Leszek Misiak tam opisuje, w jaki sposób on daje zatrudnienie. To znaczy pracować dla patriotycznych celów można u Sakiewicza. Niekoniecznie się dostaje za to wynagrodzenie. To jest naprawdę, wiecie Państwo, szokująca historia. On opisał taką tą historię. To były lata, kiedy oni rzeczywiście kiepsko przędli, bo nie było tam pieniędzy, to byli w opozycji. Natomiast
Ja to sobie pozwolę zacytować. Misiak opisał imprezę zorganizowaną przez Sakiewicza w 2013 roku. Tomasz Sakiewicz organizował huczny bal. Jego rodzinna spółka, Rejtan, otwierała nową księgarnię Gazety Polskiej ze stolicy, a ludziom nie płacono. Wracałem z Kasią Pawlak z Gazety Polskiej Codziennie i fotoreporterem. Kasia mówiła, że ma 100 zł w porponetce, mimo że pisze po 3 teksty dziennie w Gazecie Polskiej Codziennie, ale nie przekłada się to na zarobki, a wstydzi się już prosić rodziców o pieniądze. Fotoreporter, słysząc naszą rozmowę, dodał, że jemu nie płacą od 3 miesięcy. Nie zwracają mu nawet za benzynę, chociaż jego prywatne auto spala podczas dojazdów na zdjęcia dla gazet. Opowiadał mi się, jak i opisuje kolejny incydent z 18 grudnia 2012 roku. Otrzymał wówczas z Grzegorzem Wierzchołowskim nagrodę tzw. polską Watergate Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za dziennikarskie śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej. Musieli zginąć. Po wręczeniu nagród Sakiewicz zaprosił kilka osób z redakcji na służbową kolację w restauracji przy ulicy Nowy Świat. Była tam Anita Gargas, Dorota Kania, Anita Czerwińska, Artur Dmochowski i Anna Lichocka. Po paru lampkach wina Sakiewicz powiedział szeptem do Lichocki na temat niedalekiego balu w Bristolu. Nie możemy zbyt wystawnie tego organizować, bo ludzie nie mają płacone. Cóż to mogło oznaczać? Ano, że mogliby wystawnie, bo stać ich, ale przecież ludzie nie mają płacone. Trzeba się ograniczać, żeby nie wywoływać nerwowej atmosfery, napisał w książce Misiak. To jest Tomasz Sakiewicz, który dziś apeluje do portfeli. On dziś apeluje do portfeli tych zwolenników dobrej zmiany. Czyli właśnie prosi ich, żeby dawać mu pieniądze, bo oni będzie ich zatrudniał. Co ciekawe, on miał też taką wypowiedź przed paroma tygodniami, jak to się zapowiadało, że będą zwalniani. On mówi, że on będzie wszystkich przyjmował, ale to początkowo to, że po prostu będą musieli pracować po prostu no, za darmo, no bo przecież tu nikt nie wydoli. Tomku. Ja wczoraj z ciekawością oglądałem właśnie telewizję Republikę i bardzo mi się tak podobała ta narracja, że oni jedyni byli przygotowani, bo na przykład pożyczyli kamery tym ludziom, którzy zostali tak szybko wyproszeni przez ludzi pana pułkownika Sienkiewicza. I oni pożyczyli te kamery. No, z ciekawością posłuchałem tego, co mówi Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, proszę Państwa, mówiłem, że tłumaczył, że oni jeszcze nie mieli władzy, nie mieli pieniędzy, bo jakiś wredny dziennikarz zapytał się go, no dlaczego nie stworzyli jakichś swoich mediów. I tym razem Jarosław nie uciekł, albo nie miał gdzie uciec, był otoczony tam przed tym gabinetem, gdzie chcieli szturmować gabinet prezesa i tam musiał odpowiadać. Był zły, mówi, że on rozumie, do czego zmierza to pytanie, ale powiedział i wytłumaczył, że szanowni państwo, miał jeszcze za małą władzę, mieli jeszcze za mało pieniędzy, dlatego nie mogli stworzyć tych mediów, a poza tym jeszcze, dlatego miał za małą władzę, no bo wszystkie te tematy dotyczące koncesji, dotyczące pozwoleń, te wszystkie rzeczy, no dzierżyli, no to komuniści i Rosjanie, no jeszcze dzierżyli do tej pory, no i Tusk i wszyscy, bo tak naprawdę to rządził Tusk, no. Także polecam wysłuchać tą wypowiedź Kaczyńskiego, bo była niezwykle ważna, ale co, jak to jest do sytuacji Sakiewicza i jego mediów? Zobaczcie Państwo. Sakiewicz i przyjął tych wszystkich ludzi z TVP Info. Oni przyszli, tam płakali u niego zbiorowo. Był Macierewicz. Macierewicz też tam opowiedział o zagrożeniach. Już tak jak trzeba pilnować Polski. Cieszył się, że olbrzymie tłumy są wszędzie i te tłumy już to są takim prognostykiem, że w zasadzie to już zaraz padnie rząd Tuska. Także no, niedługo, szanowni państwo, Macierewicz wie jak to wygląda, że niedługo padnie rząd Tuska. No i jedno dla mnie było ciekawe, bo tak patrzę, ty mówiłeś wcześniej o tym, co on zrobił, ja nie myślałem, że zrobił już dzisiaj, a on już dzisiaj widocznie to jednak jest taka potrzeba. Mnie to się kojarzy, że wiesz, no ja spotkałem się z takimi działaniami na wnuczka, ale tutaj jest na Jarka po prostu. To jest typowy taki na biało patent na Jarka ludzie, ale dla Kaczyńskiego powiem wam, że to jest pewnego rodzaju wybawienie. Bo Kaczyński, tak jak państwu mówiliśmy w poprzednich materiałach, ma straszny problem, bo do Kaczyńskiego po prostu te telefony się urywają.
ci ludzie mu tam płaczą, każdy z nich jest teraz biedny, każdy z nich nic nie ma, za chwilę, jutro już nie będzie miał co jeść, a Kaczyński teraz spokojnie to, co zrobił jemu Sakiewicz, no Kaczyński już po prostu przełącza, tak, tak, kiwnie głową, powie, idź do Sakiewicza, on to załatwi. No, to niezwykle ciekawa sprawa. Ja ciekawy jestem, kiedy ci ludzie niedługo zaczną się buntować i zaczną po prostu mówić, co jest, kurczę, miało być, a nie ma. Ale zwróćcie Państwo uwagę, nie na to, co się pokazuje, ale czego się nie pokazuje. I niezwykle ciekawa jest sytuacja, jak się zachowuje telewizja Trwam. Ja nie widzę tych takich wielkich deklaracji, że oni wszystkich przyjmują. Oni oczywiście patrzą, działają, mają swoje programy, ale nie ma tego, co zrobił Sakiewicz. Nie ma tego tych szerokiego otwarcia ramion, tylko chodźcie wszyscy do mnie pod moje skrzydła. Szanowni Państwo, Ryzyk jest, tego nie robi. Ryzyk tam nie jest, robi. Tam są ostatnie tygodnie dobrej kasy, bo są kontrakty reklamowe, które wypłaca PKN Orlen, spółki Skarbu Państwa, PKO BP, PKO S.A., wszystko. Chyba już stop. Tu powiedział zero kasy. No tak, tylko że jeszcze nie kontroluje spółek. Jeszcze jest Daniel Obajtek. Nie ma Daniela Obajtka. No wiem, że schował się gdzieś podobno. Niektórzy mówią, że zaginął, że pojechał do Aramco, nigdy go nie widział. To taka prośba. Bo są ludzie, którzy się niepokoją. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, co się dzieje od 3 dni z Danielem Obajtkiem, to jest prośba. Bo koledzy do mnie piszą z zagranicy, czy ja coś wiem, co się stało. Ja nic nie wiem. Szanowni Państwo. Może go zjedli, chociaż nie. No, nie. Może nie. Nie, to wypluj te słowo. Natomiast... No on już taki stary, łykowaty, to chyba go nie zjedli. Właśnie. Szanowni Państwo, zupełnie serio, wracając do Tomasza Sakiewicza, jego też akurat ktoś mógłby chcieć zjeść, gdyby na przykład próbował uciekać. O, tu by się wyżywili. To by się pożywili. No to jest tak, drodzy Państwo, Tomasz Sakiewicz to jest jeden z tych ludzi, których ta władza by wykończyła. Bo to widać po jego tuszy. Ja wiem, że wiecie Państwo, że to jest, powie ktoś, że to jest niehumanitarne, nieładne się nabijać z tuszy. Natomiast to jest powiem tak, my się nie nabijamy, my tylko kontestujemy. Że było paru takich ludzi, jak na przykład Adam Bielan, który zaczynał władzę jako szczupły. No, Tomek Sakiewicz, Tomek, bo jesteśmy kiedyś, byliśmy na ty. Teraz to już jak znam życie, powiedziałby mi per pan. Chociaż... Trudno z nim tam powiedzieć. W każdym razie Tomek był już przy tuszy. On do ciebie, panie Jania, ty możesz mówić ty. Nie wiem. Ty Tom. Jakie to ma, jakie Tomek? Tomek, ani to honor, ani to ten. Dawno nie gadaliśmy. Ostatni raz. Możesz się porozmawiać, wiesz, doradzisz mu, jak unikać zagrożeń, bo do niego strzelali przecież z plastikowych kulek. Czyli nie mieli strzelać tego. Tak, bo do jego jakieś pracownicy. W każdym razie 10 lat temu rozmawialiśmy ostatni raz, jak go windykowałem za te faktury. To było właśnie koło 2013 roku za faktury. To znaczy właśnie to jest tak, on nie tylko nie płacił tym pracownikom, ale jego biznes. No, bo twierdził, że to nie jest jego biznes, bo ja dzwoniłem do tej księgarni właśnie tutaj, o której to opisywał Leszek Misiak, do tej księgarni Rejtan i domagałem się zapłaty zaległej faktury za książki. No to będę autora Gazety Polskiej, który miał wynagrodzenie z tych książek. Bez tych pieniędzy nie byłem w stanie mu zapłacić statkiem. No i rozmawiałem i on właśnie mówi, że to nie jest jego księgarnia. Ja mówię, dobrze, jak to nie jest twoja? Twoja rodzina tam pracuje. Ty to promujesz na swoich gazetach i sprzedajesz te książki. No bo przychodzisz do mnie i chcesz więcej, a nie płacisz rachunków. No weź ty się, mówię, zastanów, jak wy działacie. To też jest tego. To jest właśnie, wiecie Państwo, ja nigdy nie rozumiałem w biznesie ludzi, którzy po prostu robią coś, robią i nie biorą od kogoś towar, bo nie płacą. To jest... Jak Morawiecki zapyta się, ile żona ma działek, no to Sakiewicz musiał się zapytać żony, jak z tymi wypłatami, Janku, to proste to jest. Nie, to jest, powiem Państwu, że niepłacenie ludziom za wykonaną pracę to jest jedna z najgorszych tych, ale tak naprawdę, tak jak on, wiecie Państwo, gdzie to jest ten cytat, bo są różne wypadki, chodzą po ludziach, ale wyobraźcie sobie to, co opisał Leszek Misiak. Że facet siedzi po prostu na forsie, mówi, że moglibyśmy wystawniej, ale po co denerwować ludzi, skoro mają niepłacone. Czyli on po prostu celowo okrada swoich pracowników. Wiecie Państwo, to nie chodzi o sytuacje, w których się
wiesz, wiecie, mają tam problemy czy coś, tylko o sytuację, w której facet ewidentnie używa najsłabszych swoich po prostu pracowników jako po prostu źródło taniej pożyczki finansowej, że łatwiej po prostu nie zapłacić kolesiowi. Ja wiem, jak takie redakcje funkcjonują, bo widywałem to wielokrotnie, ale to jest szczególnie podłe. Ale wiecie państwo, oni mieli w telewizji Republika, mieli bardzo duże zasilanie finansowe. I nawet w telewizji Republika Sakiewicz też miał problemy z regulowaniem tego. Też jak piszecie, telewizja Republika nie płacą pensji, to wyskoczy. Zarządów tej władzy, kiedy tam szły pieniądze, to kolejność odśnieżenia była taka, że oni najpierw brali dla siebie. Wiecie państwo, to jest takie naprawdę ohydne. Nawet jak okręt ma kłopoty, to kapitan się żywi akurat ostatni. Szczególnie, że kapitan zwykle właśnie ma sadło takie duże i ci dziennikarze są ubożsi, więc zwykle on to sobie może poczekać. W każdym razie Tomasz Sakiewicz, zaczynają się takie zbiórki. Ja powiem państwu, że Sakiewicz, on, powiem państwu, ja mu wróżyłem, że on nie przeżyje tego odchudzenia biznesu. Wydaje mi się, że przeżyje, aczkolwiek to będzie bardzo słabe. Po prostu jeżeli Sakiewicz by padł, to tam już by nic nie zostało. Po prostu Sakiewicz to jest jednak jakoś tam instytucja. On wcześniej żył z tego, że tam się dokładał PiS po prostu jako partia. Z czego będzie żył teraz, kiedy wyłączą za 2-3 miesiące? No tam są ogromnie rozdęte struktury, bardzo wysokie wynagrodzenia. Też jest pytanie, czy ci dziennikarze będą chcieli ściągać te wynagrodzenia. Natomiast ja mam do ciebie pytanie, jak był... Oni przyjdą niebiedni, pamiętaj, oni przyjdą niebiedni z oczekiwania. Ale to mnie ciekawi, jak, jeżeli oczywiście możesz, jak Sakiewicz był postrzegany przez służby, przez w takim sensie, no oprócz oczywiście tego słynnego pseudonimu Sakiewka. I wiem, tylko nie powtarzaj tego całego pseudonimu, bo nie wolno z powodów poprawności politycznej, jak brzmi pełna wersja. I no jak on był postrzegany? W jaki sposób, że tak powiem, służby zapatrują się na... Wiesz, to jest tak, jak jest u Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński krzyczy Ruscy, krzyczy ubeccy, oczywiście tutaj odmienia to przez wszystkie przypadki, a zobacz, kogo pogromadził, prawda? I częściowo w tym żeruje na tym środowisku i z tego środowiska no, czerpie korzyści do tej pory nawet. To się niczym nie różni. To jest ten sam plan, to jest ta sama robota. To tak samo chodzi. Dokładnie. Oczywiście katastrofa smoleńska. No, teraz trochę, wiesz, to się kończy. Najduży problem, bo minęło jednak te 8 lat i no, już się świetny materiał redaktora Świerczka, jeszcze inne. No, trzeba coś innego. Także Sakiewicz musi mieć nowy mit, bo jednak on jechał mitem katastrofy smoleńskiej. No, jakiś nowy mit, no nie wiem, czy pani posłanka ze zwichniętą ręką teraz na długo będzie mitem, bo to jest raczej słabo. Nie wyjdzie. No, życzę zdrowia oczywiście pani posłance. No, obrażenia w walce o Jarosława. No, to jakiś medal pewnie powinna dostać. Mam nadzieję, że nie Virtuti Militari, bo teraz wojny nie ma. Tak, już jest, była druga część jeszcze Virtuti, ale to posponowali tą nazwę, brzydko nie będę mówił. Takiego na pewno nie. No, pan prezydent może doceni. Natomiast jeżeli chodzi o pana redaktora Sakiewicza, no tutaj, Janku, dowiadujemy się nagle, że pani Nowak, pani kurator Nowak, jej grożą 3 lata więzienia, bo nie podała jakiegoś mieszkania w oświadczeniu majątkowym. No, panie, pomyślałbyś? A tutaj ja wiem, że jestem okropny, ale wróciłbym do tego, żeby pan rektor Sakiewicz wytłumaczył, jaki był wpływ oczywiście tego olbrzymiego dotarcia do ludzi i tych wielkich pieniędzy, które dostawał ze spółek Skarbu Państwa, czy to się przełożyło na skuteczność reklamy,
i za co tak naprawdę te spółki płaciły, czy to się opłacało, czy jak to było. No sprawdziłbym tą drobnostkę pod tytułem na parę milionów, tą puszczę całą słynną, prawda? Czy no, to te miliony, no w końcu już to już nie były unijne, bo zrobiłby się z tego kłopot. Ale jak to było z tym portalem Puszczy? My nie będziemy przesłuchiwać saren tam 20, które tam pokazano w kamerach, ale tak zestawić dwie rzeczy, czyli to, że pan redaktor Stakiewicz zrobił portal Puszcza i dostał tyle pieniędzy i zrobił to jeden z pasjonatów leśników, też taki portal, który miał dużo więcej wejść, dużo więcej ludzi się tym interesowało, naprawdę nieporównywalnie. I on to zrobił za 1500 zł i kilka kamer. Sam sobie chłop zrobił tam w tym lesie, gdzie on o ten las dbał i tego lasu pilnował. Za, tak mówimy po młodzieżowym, za półtoraka zrobił, przynajmniej państwo 1500, a Sakiewicz 5 milionów. No ale widocznie jego był lepszy. Może ostrość kamery miała lepszą, a może dogadane był z sarnami, może one jakieś pieniądze brały, czy tam jakieś inne zające. Nie wiem, to trzeba wszystko sprawdzić. A ty, Janek, jesteś... Ty miałeś taki świetny projekt, poczekaj, Tomku, świetny projekt miałeś, wiesz, jaki dotyczący właśnie wpływu reklam i do jakiego momentu reklamy nie, to ja ci zaraz wpływa. Powiem, nie, to ja zaraz powiem, o co chodzi. Natomiast tam było, ta projekt Puszcza, to było... To było, bo to powiedziałeś 5 milionów, zresztą to nie ma specjalnie znaczenia, ale mi się wydaje, że tam było raczej koło 6. Natomiast... Bańka przy tym interesie to wszystko jedno. Ja... No w sumie taką tak. Bańkę to oni nosem wciągają. Natomiast nie wszyscy. Ja państwu powiem o co innego. To znaczy, myśmy kiedyś działaliśmy z taką firmą, którą... po prostu, której celem było optymalizowanie wydatków reklamowych. I w czym polega problem? Wszyscy udają, że kupujesz reklamę i nie potrafisz, nie można tego nic wyliczyć, ile to daje. Można. Tylko ponieważ przez wszystkie działy reklamy i marketingu pierze się kasę, to nikt nie chce tego robić. Najkrócej rzecz biorąc, firmy niestety prywatne też. Ja myślałem, że kiedyś, że my zarobimy miliony na tym projekcie, właśnie dlatego, że firma pracowała dla najważniejszych domów mediowych w Polsce i miała rekomendacje, zagranicznych też zresztą, i miała rekomendacje, że wszystko jest fajnie. Czyli, bo to jest taki, czyli było tak, dom mediowy dostawał zlecenie od klienta, dom mediowy przychodził do nas, u nas było liczenie, jak te wszystkie media rozplanować, gdzie co dać, żeby był cel sprzedażowy. I następnie domy mediowe tak to ustawiały, wystawiały faktury i wszystko było fajnie. Tylko my zauważyliśmy, że domy mediowe, które mają rzekomo 3% marży, tak naprawdę żną tych ludzi po prostu przysłowiowe 4 litery, ale tak żną na maksa. I nam się wtedy wydawało, byliśmy młodzi i głupi, że my sobie wyjdziemy za pleców domów mediowych i staniemy pomiędzy klientem a domem mediowym i będziemy mówić klientowi, ile powinien dać kas. I pamiętam takiego dobrego kolegę Janusza Wiśniewskiego, chociaż nie wiem, czy powinienem się przyznawać, powinienem to mówić, ale on zrobił tam genialną rzecz, bo poszedłem do niego, to taki mezany menadżer, bo byłem szefem Orlenu, ja mu pokazałem ten projekt i on, pamiętam, pijąc dwa piwa w takiej knajpce na Nowogrodzkiej, popatrzył na to i to nie siedzieliśmy dłużej niż 2 godziny. Powiedział, genialny projekt, nikt ci tego nie kupi. Ja pamiętam, mówiłem, to nieprzyznawalny, świetnie. Tak, to był 2010 rok. I on mi generalnie, gdybym go posłuchał, to by mi ocaliłby mi z rok, półtora życia, bo myśmy wtedy chodzili i ja nie do końca mogę mówić, w jakich firmach byłem, dlatego że mieliśmy tam umowę o poufności, ale były to naprawdę czołowe firmy. Natomiast... Za dużo wydajecie na reklamy, nie dawajcie. Tak, właśnie o to chodzi, bo dowcip polegam, podam państwu przykład. Duża firma, bo to można zrobić teraz i policzyć, ile te firmy wtopiły kasy, bo to można odwrócić w drugą stronę. Więc to było w ten sposób, że duża firma farmaceutyczna przychodziła do dużego domu mediowego i pytała się, że ma tutaj 20 milionów i że chce osiągnąć cel sprzedażowy X i czy to wszystko wystarczy. Oni dawali to do nas, domu mediowego, dostawali odpowiedź, że ale chłopaki, 20 to za dużo, 12.
No i potem patrzyliśmy, bo dostawaliśmy, jak to się wszystko układa. Oni zastosowali rozłożenie mediów, które dostało, tylko uwaga, dom mediowy dawał fakturową na 22 miliony, a nie 12. Tego, Czyli nagle... tego od was oczekiwali, Janku, a wy żeście nie Tak, zachowali ale ojca. to było wiele, to Wy było... głupio, żeście uczciwie pisali. No, Nie, bo to nie, to wiesz, to się nie da. Tomku, to wiesz, ile było ofert pod hasłem, że na przykład przychodził koleś i ile kosztuje opinia, że my dobrze wydajemy media. Nie chcieliście się podpisać pod tym, Tak, ja tak, pamiętam kiedyś, drodzy Państwo, weszliśmy do jednej ze spółki Skarbu Państwa. I żeby było śmiesznie, to było za rządów PO-PSL. No i wtedy dzwonili do mnie koledzy, ci nasi wspólni koledzy, ci od młodych już zdolnych, już zostawmy już czyich młodych zdolnych. No i oni się pytali, kto was tam wpuścił, co wy tam robicie? No i potem też była ta sama oferta, no to, to jak ty tam powiesz, że to jest dobrze wydawane, no to dostaniecie ten kontrakt. Ja mówię, nie chłopaki, my możemy przyjść i powiedzieć, jak to powinno być wydawane, ile ten, natomiast no, nie będziemy wam poświadczać nieprawdy. To wylecicie, to wylecimy i wyleciliśmy. I to jest, drodzy państwo, to jest ten. I teraz oni wszyscy przepłacają za reklamę, bo oni twierdzą, że nie można. Nieprawda. Można dokładnie wyliczyć na przestrzeni tych, ile są warte każda z tych reklam na przestrzeni. Trzeba tylko dane mieć sprzedażowych, ile oni za nią zapłacili i można wyliczyć im zarzut co do jakiegoś tam poprzecinku, ile oni to wrąbali. Ja pamiętam, wiecie Państwo, te błędy tych modeli, które myśmy tam sprzedawali, to były do 10 punktów procentowych. Czyli miałeś przed kampanią 90% szansy na to, że będziesz wiedział, jak ta kampania pójdzie. Tylko, wiecie Państwo, to jest właśnie takie narzędzia korupcyjne. Domy mediowe biorą gigantyczną forsę po to, że na przykład robią tak zwane kickbacki. Co to oznacza? Czyli kickback, czyli taki kop zwrotny. Że wzięli na przykład od faceta 1 000 000 zł na rozpanowanie mediów, a bokiem mu odprowadzili do jego firmy, jego żony 100 000 zł. I tak funkcjonują tego. To niestety są wielkie pranie pieniędzy. I dlatego Janusz mi wtedy właśnie rzucił tekstem, że nikt ci tego nie kupi, bo to uderza w podstawy biznesu. Po prostu. To uderza w podstawy biznesu. To bardzo fajny projekt ekonometryczny. Temu się przygląda. No, nie, ale to jest bardzo fajny różne, projekt. To jest bardzo różne fajny firmy projekt. Patrzyły na to. Nie, bo to jest fajny projekt, natomiast to jest projekt likwidujący. Pamiętam też pewną firmę prywatną w 100%, też taką średniej wielkości firmę kosmetyczną, gdzie tam wyszło, byśmy mieli ten, bezpośrednio z właścicielem pracowaliśmy, który zlecił to, zarząd ten, dostał analizę, no myśmy wysłali tą analizę do zarządu i do właściciela i zarząd do nas zadzwonił w piątek wieczorem, wyzywając nas od gówniarzy, po tym tekście, że wysłaliśmy to również analizę do właściciela. A z analizy wynikało, że firma wydawała, tam z grubsza, bo to chodzi o tego, 9 milionów na reklamę telewizyjną i ta reklama telewizyjna generowała im przychody o wartości 4 milionów złotych, które, bo dokładnie było wiadomo, ile rynku. No więc pytanie było, brzmiało takie. Jak zlikwidujecie te 9 milionów wydatku na telewizję, to wam spadnie przychód o tyle, ale ponieważ reklama kosztuje was 9, a przychód macie o 4, to będziecie 5 milionów do przodu. I teraz pytanie, czy te 5 milionów straty jest warte dla was trzymanie tego rynku? I to było tego typu rekomendacje, że nie no, to wydaje... jest jeszcze inny aspekt, Janku, tej sprawy, bo pisiory, ty mówisz o tym, gdzie próbowano tak w miarę inteligentny sposób, no, po prostu wyciągać pieniądze, a pisiory robią maksymalną głupotę. Bo jeżeli ktoś do mnie zgłosi się i powie, panie Tomku, my zapłacimy panu po 50 000 zł za zdjęcie Busia i Benia, no to pewnie nie, panowie, przepraszam bardzo, ale to nie, 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 po pierwsze, to naprawdę to nie jest tyle A to warte. akurat, Tomku, to jest zły Ja przykład. dziękuję, To jest ja zły bardzo, przykład. ja inaczej, dziękuję, Tomku, ja tak nie zrobię. 500 tysięcy, bo to już No, tak... No żartuję, no, no Nie, wszystko bo jedno, jaka kwota. I ja takich pieniędzy przyjąć nie mogę, a oni mogli. A oni mogli zaróżniać i przyjmowali. Tak, bo to chodzi o to, że to zarówno jest ten, pranie który kasy. przyjmuje tego typu zlecenia, jak ten, który płaci, są tak samo winni.
I to trzeba Tak, zbadać. to nie, bo tu jest, bo tu mówimy po prostu o tym, że gazety typu Gazeta Polska, Tygodnik Sieci, Tygodnik do Rzeczy, Tygodnik Wprost funkcjonowały jako pralnie, Telewizja Republika, jako pralnie pieniędzy dla układu władzy. Czyli dostawali reklamy, których ceny są w żaden sposób, nie korespondują z ich wpływem na rynek. I to jest po prostu przestępstwo. I to jak Tomek, bo to Tomek akurat zwrócił uwagę, że to nie popełnia tylko ten przestępca, który działa na szkodę firmy, ale ten również, kto bierze kasę, bo on zresztą być może, tu oczywiście nie przesądzamy tego, być może jest jeszcze jakiś kickback, to wtedy byłaby już łapówka, czy jest gdzieś jakiś zwrot. Ja, drodzy Państwo, pamiętam taką... Zwrot nie musi być materialny, zwrot może być w jakiejś innej usłudze, w innych rzeczach, ale, to wszystko... Ale ty we wszystkim, w seksie również. Natomiast... Nie, no to... Nie no, to się zdarza. To znaczy oni dają na przykład gigantyczne... Ja pamiętam człowieka, który był wydawcą, który miał założoną gazetę, w której dostawał reklamy dużej, bardzo dużo firmy z branży telekomunikacyjnej i on płacił za reklamy po kilkaset tysięcy złotych w gazetce, która faktycznie nie miała żadnej sprzedaży. I za parę lat, jak facet odszedł z zarządu tej spółki, to okazał się być współwłaścicielem tejże firmy, do której dawał wcześniej kasę. I ja zakładam, to jest oczywiście moim zdaniem hipoteza, że ten facet również dostawał te kickbacki, czyli z każdych tych 100-200 tysięcy, które dostawał za reklamę, to ten podział był, nie wiem, 30, 40, 50, 50, nie wiem jaki, ale w każdym razie dostało kickback. Czyli krótko mówiąc, to co robił Sakiewicz, i tutaj pytanie, czy prokuratura będzie miała przysłowiowe jaja. Nowa prokuratura, panie prokuratorze generalne Bodnar, i my oczywiście polecamy się z tym, my oczywiście gdzieś tam pewnie podeślemy innymi jakimiś kanałami, może nie do pana, ale do może jakichś innych prokuratorów, tego typu zawiadomienie, bo pranie kasy przez spółki Skarbu Państwa, że przelewanie właśnie do tych mediów prywatnych za nic. Przecież dlaczego Ziemkiewicz teraz wyje, płacze, że PiS przegrał? Dlatego, że stracił, drodzy Państwo, gigantyczne źródła dochodu. On pewnie jeszcze pensję grudniową dostanie, ale czy styczniową dostanie? Nie sądzę. Dlatego, że ten, jak tylko się spółki Skarbu Państwa wyłączą z finansowania do rzeczy, tam będzie jeden wielki problem. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, magazyn, którego jesteśmy jako Instytut Zarządzania Informacją wydawcami. Polecamy, drodzy Państwo, Zemsta Syna Napoleona. To jest materiał o Aleksandrze Waleskim, dzięki któremu Rosja przegrała. To jest nieślubny syn Napoleona Wielkiego, tak zwanego Napoleona I, cesarza Francuzów, który miał swój udział znaczny w klęsce rosyjskiej w wojnie krymskiej. No i uwaga, rosyjskie wybory prezydenta USA. Moskale od zawsze chcieli decydować o tym, kto będzie zasiadał w Białym Domu. W tym wypadku historia sprzed 83 lat z okresu początku II wojny światowej. Jak Rosjanie chcieli wepchnąć swojego kandydata do Białego Domu. W dobrych kioskach, w dobrych empikach i teraz Tomek. Wąsik, dobre informacje, jedna dobra, druga zła. Zła informacja jest taka, że nie zostawisz w telewizji twojego agenta, łącznika z gangiem przebierańców. Nie da rady. Jacek, nie zostaniesz. Natomiast wiesz, jakaś dobra informacja, ty będziesz siedział, on do siebie nie będzie dzwonił z płaczem, bo tam nie ma telefonów. On do ciebie się nie dozwoni. I to jest dobra informacja. Ale nie zostawisz sobie w telewizji tych swoich, którzy nie robili nic, oni byli grzeczni, a przy okazji byli odważni, zakładali hełm, jeździli w różnych miejscach. Ale co robili wcześniej, no nie wstydź się, przyznaj się, co się działo wcześniej. A co się działo z przebierańcami, to się o to zapytamy. Zapytamy się, co robiłeś. I tylko tyle, także wąsik agentury nie zostawić w telewizorze. Masz to jak w banku. Naprawdę, masz to jak w banku. Powiem ci, nawet możecie uznać to, że my jesteśmy dziwni, ale my to nawet lubimy robić.
Za nic, całkowicie za nic. My to lubimy robić po prostu. Czy nie wiesz, nie tak jak ty ze słuchawkami na uszach i z papierem na stole, po prostu normalnie ciach i już. Tak normalnie. Szanowni Państwo, do zobaczenia.